która jest już kolejną wystawą z cyklu Pracownie Konfrontacje. Jest to cykl wystaw, który prezentujemy od kilku lat. I w ramach tego projektu prezentujemy artystów, którzy w jakiś sposób wpływają na swoją twórczość, łączą ich różne zależności. I ta wystawa dzisiejsza jest drugą częścią wystawy, którą zapoczątkowaliśmy w tym roku i prezentowaliśmy już w pierwszej części panią profesor Dorotę Sack. Ta wystawa miała miejsce w maju. Niestety nie mieliśmy wernisażu, bo był to ten trudny czas lockdownu. Mogli Państwo obejrzeć ją w ostatnim momencie fizycznie, a wcześniej dokumentację wideo. Pani profesor Hanna Wojdała-Markowska prezentuje dzisiaj bardzo duży wybór prac i poproszę, by opowiedziała o tym, co widzimy, co eksponuje w naszych salach, ale również dodała, dlaczego zaproponowała panią profesor Sack, bo to, że panie się znalazły w tym projekcie razem, to też zasługa pani profesor, bo to ona zasugerowała panią Dorotę. Lat minęło od dyplomu i w zeszłym roku miały się te nasze wystawy z panią Dorotą Sack odbyć, no ale z wiadomych względów nie udało się to wszystko. Napisałam w zaproszeniu, że to są prace, tutaj będą prezentowane właściwie z 30 lat. Ale jak tak zaczęłam to wszystko wyjmować, przeglądać, zastanawiać się, to są to prace, mogę powiedzieć, z ostatnich 10 lat. Bo zdałam sobie sprawę, że ja 10 lat nic nie pokazałam w Radomiu, żadnej wystawy indywidualnej nie zorganizowałam. Miałam wystawy indywidualne w innych miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Kaliszu, w Łomży, w Kielcach. Ostatnio miałam wystawę w Krośnie. A w Radomiu miałam ostatni raz wystawę w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektronia, jeszcze w lofcie na Domagalskiego. No i tak potem, jak zaczęłam tak oglądać te prace, analizować tytuł, który zaproponowałam, no to doszłam do wniosku, że chyba jednak pokażę te prace z ostatnich tych 10 lat, a jakieś, nie wiem, 2 czy 3 obrazy są z roku 2009 w tamtej sali. Co mogę powiedzieć o moich pracach? No to tak niezmiennie deklaruję swoje fascynacje, które oscylują w takim zainteresowaniu znakiem, zestawem barwnym różnych dalekich kultur. Nie wnikam w mentalną sferę tych kultur, tylko w taką ich zewnętrzną urodę, w ekspresję, która tkwi w takim znaku. Zawsze inspirująca dla mnie była tkanina sama w sobie poprzez jej wartości, takie jak chropowatość powierzchni, przenikanie się nici, no takie wartości związane z jej powierzchnią, strukturą. Inspirujące były dla mnie też
cechy związane z naturą. Wyszukiwałam różne struktury w mikroskali, makroskali, a w ostatnim roku także podczas realizacji takiego mojego autorskiego projektu stypendialnego z zakresu upowszechniania kultury miałam możliwość kwerend muzealnych, podczas których mogłam dotknąć, zobaczyć arrasy wawelskie podczas konserwacji, ornaty średniowieczne, całe bogactwo tkanin w Muzeum Narodowym w Krakowie. I ta tkanina nasza, zabytkowa, muzealna, dała mi też taką możliwość zobaczenia także tkaniny w kontekście takiego jej ukruszenia, takiej niedoskonałości. I to no, też dało mi możliwość wykonania różnych tych drobnych struktur. W moich tych wszystkich działaniach malarstwo zazębia się z tkaniną, ponieważ najważniejszy jest dla mnie ten przekaz budowania struktur. I czy to będzie budowanie struktur nakładających się w malarstwie, czy poprzez budowanie modułów, czy nawarstwianie tkanin, to jest dla mnie taka wspólna idea. Dostrzegam także wartość takich trochę niepotrzebnych materiałów, przeznaczonych do utylizacji, niechcianych. One są często bardzo dobre jakościowo, ale straciły już taki jakiś swoją powszechną wartość. I właśnie te drobne skrawki tkanin, czy jakieś przędze, czy jakieś niewykorzystane przez jakieś zakłady krawieckie, takie próbniki nici, dają mi taką możliwość w budowaniu swoich tkanin, taką wartość budulcową.